Dobra, możemy zaczynać. Rytuały odprawione. Jestem bezpieczny. Pamiętajcie, że wszystko, co do tej pory wiedzieliście o grach wideo, musi iść w zapomnienie. Zachowajcie otwarte umysły, bo oto cała prawda na temat gier. Jeśli ktoś mnie zna, to doskonale wie, że lubię doszukiwać się dziwnostek i tajemnic w nawet najbardziej oczywistych tytułach. Merge Mansion, pozdrawiam Michał, babcia to musi być zabójca. Sąsiad w Hello Neighbor, sterowany przez szatana na bank. Animal Crossing to przecież historia o porwanych dzieciach, o czym mówi nam wstęp, gdzie demon Kappa jest naszym przewoźnikiem, a ten demon to koleś, który wabi dzieci do zbiorników wodnych. Dobra, przejdziemy do bardziej, powiedzmy, godnych omówienia pozycji, ale najpierw intro, więc voilà! Wiele jest teorii, które szybko zostały potwierdzone przez twórców. To, że na przykład postacie w Smash Bros. To zabawki, a te wielkie łapy, te białe wielkie łapy, symbolizują osobę bawiącą się. To, że BJ Blazkowicz jest pra-pradziadkiem, czy tam nie wiadomo ile pra, Doomslayera, czy nawet to, że świat Rocket League zamieszkują istoty przypominające jajka. Tak, wiem, dziwne, ale kim jestem, by oceniać? Nas jednak będą interesowały te teorie, które zostały wysnute przez fanów, żeby coś dofajnić, albo domrocznić, lub zwyczajnie wytłumaczyć. I mimo tego, że nikt ich nigdy nie potwierdził, to zwyczajnie sprawiają, że dany tekst kultury jest ciekawszy. Tak jak na przykład kwestia ciągłości fabularnej serii Legend of Zelda ze wszystkimi sequelami, prequelami, nowymi sagami i kontynuacjami po latach. To zagmatwanie ma jednak jedno proste rozwiązanie. Nie powinno się to rymować, ale płyta niebawem. W każdym razie, kojarzycie czerwonego kapturka? Dzieciaki słyszą o złym wilku, dorośli czytają o napalonym wilku dla odmiany. Wiele kultur ma swoją wersję, na przykład nowoorleańska kaczka, którą goni aligator, salma z Gany. Chodzi mi o to, że jedną historię da się opowiadać na różne sposoby. Dlatego u nas wszystkie gry opowiadają, jeśli nie identyczną, to bardzo podobną do siebie legendę o pewnej księżniczce imieniem Zelda i bohaterskim Linku. Lecz w zależności od tego, kto i z jakim gustem ją przekazuje, to te elementy stają się podkreślone bardziej. Wciąż głównym wątkiem pozostaje Heros kontra zło. Pojawiają się ci sami sprzedawcy. Ganon to ten straszny koleś, który chce przejąć artefakt o wielkiej mocy. Nie ma tutaj wielkiej zgodności wśród fanów, mimo powtarzających się nawet NPC-tów. Nawet na forach, gdzie dość powszechnie ludzie zgadzają się z tą teorią, znalazłem takich, którzy mylą remake z retellingiem i się bardzo tam pieklą, więc cudownie. Dużym plusem jest tu właśnie to inne rozkładanie akcentów, bo tylko baza będzie jednakowa, a wszystko, co nabudowano na niej, to zupełnie inna bajka. Dosłownie. Z drugiej strony Nintendo zepsuło całą tę zabawę, publikując oficjalną linię czasową serii, ale hej, czy nie brzmi lepiej legenda Zeldy będąca prawdziwą legendą Zeldy? Przejdźmy zatem do czegoś mniej wydumanego, a opierającego się na dedukcji, łączeniu faktów, grzebaniu w historii, tym razem historii The Sims, i to w ujęciu nieco głębszego lore, bo wiele osób nawet nie było świadomych tego, że The Sims ma fabułę. To w sumie brzmi jak całkiem niezły pomysł na materiał, na przykład gdyby Simsy miały fabułę. Jeśli pamiętacie jakąś gotową rodzinę z jedynki, to zapewne jest to rodzina ćwirów. Got w angielskim. Z naciskiem na rzecz jasna Belle. Największą tajemnicą okazuje się jednak jej zaginięcie między częściami. Długo niekomentowane, wyjątkowo zastanawiające. Jej zdjęcie przecież pojawia się na kartonie mleka czy w gazecie. Książki i piosenki mówią o Belli. Praca detektywa posiada nawet wzmianki o sprawie zaginięcia. Już w dwójce dowiadujemy się, że ta zniknęła z dachu, porwana przez kosmitów. Problemem jednak jest to, że Belle Ćwir widziano po raz ostatni u niejakiego Dona Lotario, to znaczy w jego mieszkaniu. Co oznaczałoby, że to jego należy obwiniać, zwłaszcza jeśli dodamy, że jego zaloty były odrzucone.
Jednak siostry Dina i Nina Caliente, choć może powinienem powiedzieć Caliente, pojawiły się tuż przed porwaniem, a w ich drzewie genealogicznym znajduje się dziadek będący kosmitą, który urodził ich ojca. Są więc w połowie kosmitkami, a same chcą romansować z wynalazcą serum życia Mortimerem Ćwirem, który tak się składa, że jest byłym mężem Belli. Czyżby Don był tylko ofiarą? Wygląda na to, że siostry bardzo interesują się fortuną Ćwirów. Zrobiło się trochę zbyt uroczo przez Simsy, więc przejdźmy może do historii, w której to dla odmiany Batman zrobił bardzo dużą krzywdę Jokerowi i Harley. Harley i Jokerowi. Albo nie oszukujmy się, Jokerowi wcale, bo pewnie by mu to zwisało. Podczas pierwszego spotkania Harley pędzi na nas. No dobra, pędzi to za dużo powiedziane, biegnie. Możemy albo nią rzucić, albo sprzedać jej jakiś cios. W obu przypadkach jednak ta łapie się za brzuch. Jednak jeżeli nie było to zbyt oczywiste, na domiar złego, gdy dostaniemy się do, nazwijmy to, biura, znajdziemy tam stary strój Harley i pełno pozytywnych testów ciążowych. Wygląda na to, że wybranka Jokera jest... zwyczajnie, w ciąży. Jeśli dostaniemy się tam przed zakończeniem gry, Harley śpiewa nawet Hush Little Baby podczas napisów końcowych. Hush little baby, don't say a word. W Harley's Revenge testy stają się negatywne, zaś kartka ostrzega przed fałszywymi wynikami. Jedni interpretują to jako wskazówkę, że ciąży nigdy nie było, a kołysanka była śpiewana do lalki Scarface. Nawet jeśli porzucimy samą przyczynę ze strony Batmana, to cała teoria wydaje się bardzo wiarygodna. W końcu nie dość, że sporo obrażeń, to dodatkowo traumatyczne wydarzenia potrafią namieszać w ciąży. Paul Dini nie brał udziału przy tworzeniu fabuły do DLC, więc zapewne Rocksteady chciało wymazać pomysł z potomkiem, albo raczej potomkinią szaleńców. A szkoda. A co jeśli powiem wam, że Pac-Man to tak naprawdę metafora nadużywania narkotyków i problemów psychicznych? Istnieje też teoria mówiąca, że to historia kosmonauty, który stracił czwórkę współzałogowiczów, a ich duchy chcą zemsty. Jednak dla mnie nic bardziej mylnego. Znacznie częściej powtarzaną teorią jest jedzenie dużych ilości tabletek wszelkiej maści. Tylko one pozwalają w odpowiednich dawkach wyciszyć dosłownie duchy przeszłości i stawić im czoła. By potwierdzić tę teorię i nadać jej jeszcze większej ilości wątków zakrawających o mroczną przeszłość, pojawiające się power-upy, takie jak wisienki, kojarzone są z ikonkami, które gdzie można spotkać? Ano w jednorękich bandytach, więc do równania dorzucamy jeszcze uzależnienie od hazardu. Będąc pod wpływem, zdarza się na przykład zgubić kluczyki. Pac-Man znajduje kluczyki, to znaczy jest to jedną ze znajdziek. Spina się. A jeśli jeszcze dodamy lata, w których powstawała gra, a kampanie antynarkotykowe były powszechne, różnice między dawkami, gdzie tylko te większe pozwalają na chwilową siłę, brzmi to zaskakująco znajomo. Mało wam teorii o Pac-Manie? Dla innych duchy to halucynacje podczas imprezy, zaś moim ulubionym wytłumaczeniem jest wersja, w której Pac jest małżą, która zbiera swoje perły, zaś duszki to tak naprawdę meduzy uniemożliwiające ten proces. Tylko po co małży wiśnie i klucze? Hideo Kojima. Zna go każdy, każdy wie, że to geniusz, a do tego wizjoner i podcaster. Jakby tego było mało, jego lewa półkula potrafi montować zwiastuny jego własnych gier. Poza ostatnimi podbojami z Death Stranding czy PT, o którym wspominam w prawie każdym materiale, to niewątpliwie największym dzieckiem Coco Jumbo jest seria Metal Gear. Charakteryzuje się ona odczuwalnym klimatem espionażu, bohaterami o charczących głosach, a dla mnie zawsze najważniejszymi elementami były niestandardowe rozwiązania i dbałość o szczegóły. Zaskakująca walka z Psychomantisem, masaż padem, a nawet zwracanie uwagi na to, czy nasze telewizory mają wyjście stereo czy mono, by usłyszeć nadlatujący helikopter. Jednak to część trzecia jest obiektem naszej teorii, a raczej twierdzenie, że misja Snake Eater to tak naprawdę jedna wielka symulacja. Pierwszą wskazówką ma być Zero mówiący w cutscence Virtuous Mission, które Snake słyszy jako Virtual Mission.
Zabijając kluczowe postacie, pojawia się komunikat o paradoksie czasowym. W ogóle postacie mają dziwne supermoce, ale potem to się jakoś wynormowało. Gra ma dziać się niby w latach 60., a przedmioty takie jak Calorimate pojawiają się dopiero w latach 80. Tak samo jak placówka treningowa z nazwiskiem Kennedy'ego, zaś odwołania do filmowego Bonda sięgają po wersję z 83. Trenowanie kogoś poprzez przeżycie czyjejś misji. Brzmi trochę jak idealnie pasujący puzzle do MGS5, ale nie będę wam spoilerował. I to by było na tyle. Poruszyłem tutaj temat kilku gier, które zwyczajnie lubię, kilku serii, a także kilku tematów, które wydawały mi się ciekawe. Zaskakująco dużo z nich dotyczy Pac-Mana, a retro gier z szalonymi pomysłami fanów odnośnie interpretacji nie brakuje. Zatem materiał na serię jest. Więc nie tylko liczę na wasze wsparcie pod kątem zaangażowania w oglądanie, ale i sugerowanie teorii, które sami doskonale znacie. Czy będzie to obrzezanie w Silent Hillu, czy będzie to Michael Jackson robiący muzykę do Sonica 3, a może nawet bitwa pomiędzy ludźmi a Pokemonami? Oczywiście komentarze będę czytał, będę to śledził. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Cześć! Pamiętajcie o foliowych kapeluszach. A, bo ludzie jeszcze pytają, na koniec można pokazać. Dalej to mam. W sensie to dalej jest przyczepione do głowy.